Dzień dobry, witajcie. Roli Portal Sega Sky się kłania. W jakże dynamicznym intro, w jakże dynamicznej grze okazuje się, że Infogrames już pod koniec życia Dreamcasta tak naprawdę bardzo i to mocno ogarnęła tą konsolę. Między innymi właśnie Le Mans 24 godziny, Test Drive 4 Rally 2. No i oczywiście też Lunatons Space Race to gry, które jak się okazuje naprawdę pokazywały pokaz mocy tej konsoli. I szkoda, że nie użyliśmy kolejnych gier, bo te gry naprawdę bardzo mocno odstawały, jeżeli chodzi o porównanie do wersji z konsoli PlayStation, czy tam też Nintendo 64. Mówimy tu przeważnie właśnie o Le Mans, czy właśnie V-Rail. Za chwilkę przejdziemy do samej gry. Pokażę Wam oczywiście kilka fajnych trybów, troszkę samochodów i tak dalej. No i oczywiście to intro, które wjechało, jest chyba jednym z dynamiczniejszych, w ogóle ciekawszych, które jest przygotowane w ogóle, jeżeli mówimy tutaj o konsole Sega Dreamcast. I jeżeli chodzi o wyścigi szutrowe, mamy tutaj do wyboru też jeszcze klasyk, oczywiście Sega Rally 2. No i oczywiście V-Rally. Dwie doskonałe gry. Wydaje mi się, że jednak V-Rail jest bardziej dopieszczone, bardziej przygotowane i odnajdziecie się w tej grze bez dwóch zdań, jeżeli chodzi właśnie o wyścigi typu Colin McRae i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy, zobaczmy co tam mamy w samej grze i tak dalej. Oczywiście tryb gry nawet dla czterech graczy. Szacun dla studia Eden, które przygotowywało właśnie tą grę. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy w opcjach. A nawet tryb 16 na 9. Oczywiście kilometry. Możliwość podzielenia ekranu, czy chcemy lewo-prawo, czy góra-dół. Mistrzostwo. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie to dopieszczone w ten sposób. Także do wyboru, do koloru, kto co woli. Kto ma szerszy telewizor, na przykład 16 na 9, może korzystać w ten sposób. Kto ma starszego typu ekrany, może próbować właśnie wyświetlać tryb dla dwóch graczy w wersji góra-dół. Sam też komentarz podczas wyścigu możemy, jak widzicie, wybrać w kilku językach. Czemu w sumie nawet nie pomyślałem, że tutaj podgrać Krzyśka Hołowczyca. A propos Krzyśka Hołowczyca, nie przepadam za człowiekiem, ale jeżeli chodzi o głos, idealnie pasuje do wyścigów i też się pojawi m.in. w Sega Rally, tej najnowszej części. Niestety no, bardzo żałuję, że Sega Rally została przez naszych niebieskich gdzieś tam zaszufladkowana i schowana głęboko właśnie pod innymi projektami. Natomiast właśnie w Sega Rally Revo
Sega Rally ogólnie, tej najnowszej wersji, bo tam nie było jakiejś tam podczęści 4. Sega Rally 3 pojawiła się w wersji na automaty, więc bazowała na tej samym silniku, więc można to traktować jako Sega Rally 3. Krzysiek Hołowczyc i wersja polska się pojawiła. Bodajże całą wersję polską przygotowywał CD Projekt, z tego co pamiętam. Player one. Caution. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Audio jest ustawione, mamy karty, game progress, gdzie też mamy różnego rodzaju trofea do odkrycia, między innymi bonusowe autka oczywiście. Fajnie. Bonusowe trasy, no. Gra tak naprawdę, powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i w sumie nie odczuwałem braku właśnie tego typu gier jak Colin McRae, który był w tamtych czasach klasykiem, jeżeli chodzi o PlayStation, jakby jakiś tam przykładem nie do doścignięcia. Natomiast my mieliśmy V-Rally, które doskonale rekompensowało nam braki. No i troszkę tam też te nieudane do końca porty, jeżeli chodzi o Sega Rally 2, który był dość pospiesznie przygotowywany i tam gdzieś te dropy animacji, jakieś tam ograniczenia graficzne w przypadku właśnie arcade boardu dawały się we znaki graczom przy konwersji Dreamcastowej. No dobrze. A, jeszcze jedna ważna ciekawostka. Gra pozwala na tworzenie własnych tras. Ma edytor. Edytor, w którym sobie możemy stworzyć, jeżeli ktoś, nie wiem, przypomina chce sobie przypomnieć się rejony swojej miejscowości, swojej wioski, jak to sobie śmiga, nie wiem, czasami samochodem przez las, może sobie przygotować trasę na wzór właśnie swojej ulubionej miejscowości, swojej ulubionej trasy, swojego ulubionego przejazdu właśnie w tej grze. Jeden z najlepszych wyścigów według mnie ogólnie, nie mówimy tutaj o wyścigach shooterowych, ale ogólnie na konsoli Sega Dreamcast. Jak widzimy, bardzo ładnie przygotowane i wymodelowane samochody. Mamy kilka kategorii w zależności od mocy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I za chwilkę wam powiem troszkę coś więcej a propos już samej rozgrywki. Jak widzicie, w tej kategorii mamy do wyboru Peugeot 206, Hyundai Coupe, Corolle, Mitsubishi Lancera, Toyota Corolle, Subaru Imprezę, Forda Focusa, Seata Cordobę i Skodę Octavię. W tej Peugeot 306, Citroen Xara, Seat Ibiza, Renault Megane, Vauxhall Astra, czyli był to Opel. Do 1.6 pojemności Citroen Saxo, Peugeot 106 i Nissan Micra. Co byście chcieli zobaczyć? Pewnie klasyki. A jeszcze przejdę tutaj, pokażę wam te samochodziki pokrótce, jak one wyglądają. A wiem, pewnie byście chcieli zobaczyć lata, które się pojawiały w Sega Rally. Subaru Impreza, klasyk, jeżeli chodzi o wyścigi shooterowe. Ford Focus, klasyk kolejny, znany bardziej właśnie z serii Colin McRae. Seat Cordoba, hiszpańskie auto. No i oczywiście czeski klasyk, który gdzieś tam później został przejęty przez Niemców, czyli Skoda Octavia. No i Francuzi w postaci Peugeot. Europejskie samochody znane pewnie nam tutaj wszystkim w Polsce w wersji oczywiście rajdowej. Meganka to dość stary samochód już aktualnie, no ale cały czas jak widać dobrze sprawujący się w wyścigach tego typu. No i tutaj najmniejsze samochodziki na najmniejszej pojemności. I Nissan malutki Micra.
No dobrze, weźmiemy sobie trochę z tej mocniejszej kategorii może. World Rally Cars. Co byście tutaj chcieli zobaczyć, kochani? Focusa pewnie i Skodę. No dobra, zobaczmy w takim razie Focusa. Jak widzicie, mamy Track Editor, czyli możliwość tworzenia sobie własnych indywidualnych. Teraz może na koniec troszkę sprawdzimy, jak to wygląda przy tworzeniu. No i oczywiście różnego rodzaju tryby, czyli Time Trial, Arcade, taki typowo właśnie automatowy wariant, szybkie wyścigi i tak dalej, Trophy, czyli tak naprawdę cały tutaj można powiedzieć, jakby to nazwać, tryb taki kariery troszkę, gdzieś tam zwyciężamy, zdobywamy punkty, troszkę zbliżone właśnie do takich standardowych właśnie wyścigów. No i oczywiście mistrzostwa, championship, gdzie mamy możliwość też właśnie zdobywania punktów i kontynuowania naszej zabawy, takiej można powiedzieć mini karierze. My sobie weźmiemy na początek może Time Trial. Wersje różne pogodowe oczywiście tras z różnymi warunkami, typu deszcz, śnieg, mgła, zachody słońca i tak dalej. Genialnie też przygotowane przez studio Eden Infogrames. Nie zabrakło też m.in. ustawień samego samochodu i oczywiście konfigurowania, sterowania. Jak widzicie, mam wybór też różnego rodzaju ogumienia, opon, czyli Michelin. Tutaj widzę, króluje. Zawieszenie, hamulce. A nawet mamy tutaj też wybór, czy chcemy sobie z naszym pilotem w wersji damskiej czy męskiej jechać. No to próbujemy. Portugalia. Wieczorkiem? Czemu nie? Jak widać, bardzo ładnie wymodelowane samochody. Świetnie sterowanie. Fast right, long, open, into medium left, long. Fast left, very long, tighten. Ach. Taką, można powiedzieć, cechą V-Rally zawsze było to, że te etapy były dość zamknięte. Mówimy tutaj właśnie o tych poboczach. Colin ma troszkę, można powiedzieć, więcej swobody przy wyścigach, ale tutaj no, naprawdę, jeżeli chodzi o grafikę, przyjemność z jazdy, nie ma na co narzekać. No i płynność genialna. Za chwilkę też zmienię kamerę, żeby wam pokazać, bo tam troszkę tych kamer też jest. Gdzie to była ta kamera? A, tu było z tyłu. O, przepraszam, że wiecie. O Jezus, gdzie te kamery? Driving option, display options. O, tu jest, dobra. Jak widzicie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale
ale wydaje mi się, że gdzieś tu jeszcze chyba coś było z środka. Jak ja to włączałem wtedy? To może troszkę później jeszcze, za parę sekund. Troszkę chyba zbyt też przy... Jeszcze mogą obciążyć ten samochód, troszkę żeby to zawieszenie było niższe. Fast left, long, into medium left, long, tighten. Fast left, long. Fast right, long, open, into medium left, long. Jedziemy po najlepszy czas. Fast left, long, tighten. And fast right, long. Fast left, long, into medium left, long, tighten. Fast left, long. Jak widzicie, się udało. Też zabrudzenia, uszkodzenia na samochodzie i tak dalej, to wszystko też jest widoczne. No, kolejny genialny patent, jeżeli chodzi o serię V Rally. Możliwość też zapisania ducha. W powtórkach różnego rodzaju kamery, no i jest tego naprawdę od groma. No właśnie, ta kamera też była przecież z środka. Czekajcie. Sprawdźmy kobietkę. Ach, mogłem wybrać inny samochód. Poczekajcie, jeszcze zobaczmy tą kamerę. Bo tą... Aha, to jeszcze nie ma, dobra. 3, 2, 1, go! Naprawdę tego tak szybko dziś nie można było zmienić. Kurczę, wydawało mi się, że tutaj była ta z środka. Fast right, long, open, and fast left, long. Medium right, very long, open. No, kobitka bardzo dziwnie brzmi. Fast left, very long, tighten. A trzeba wypróbować. Medium right. Czekać. Medium left. Very long. Tighten. Medium. Jak widzicie, grafika jest bardzo płynna, kolorowa, realistyczna. No, ewidentnie razem z samochodami może się naprawdę podobać. Fast right, long, open. Fast left, long. Medium right, long, open. A, no pod Y-kiem jednak jest ta kamera. Boże, co ja taki zaciemniony byłem. No i mały wypadek. Teraz zmienimy
sobie też jeszcze autko, żeby wam pokazać. Oj, 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 oj. O, no właśnie. Medium ride, very long, open. Niektórzy właśnie tego typu widok preferują, więc tutaj mogą sobie zobaczyć, jak to wygląda. O, duch właśnie przejechał. Fast left, very long, tighten. Jeżeli chodzi o wibracje, też pewnie byście chcieli zapytać, działa, szarpie dość mocno. Jak widzicie, konfiguracji, kamery, widoków, no, powtórek, jest tutaj po prostu masa. Medium ride, very long, open. Dobra, zobaczymy na razie jeszcze coś ciekawszego. Może jakiś wyścig już innym samochodem. Czekajcie, to chyba jeszcze samochód trzeba wcześniej wybrać. No może naszą Skodę z Kojitsu. No i próbujemy. Hiszpania, Anglia, Portugalia i kończy Finlandia. Jak się gra? No powiem wam szczerze, że mega przyjemnie. No jest to ewidentnie jeden z lepszych wyścigów na konsolę Sega Dreamcast. Wiem, że konkurencja jest dość mocna, jest tych perełek, jeżeli chodzi o makarona, dość sporo, ale jeżeli tego typu właśnie wyścigów wam brakowało, koniecznie zainwestujcie w V-Rally 2 Expert Edition, to jest edycja ekspercka, przypominam, najlepsza jeżeli chodzi o wersje konsolowe, która została przygotowana specjalnie właśnie na makarona. 3, 2, 1, go! Szybka, płynna, 60 klatek makaron tutaj wyciąga bez najmniejszego problemu. Dziwi mnie to, że przy takiej niedużej ilości tras i chyba mi się wydaje podobnych detalach nie udało się tego osiągnąć. Może to jednak to było zdecydowanie za szybko, jeżeli chodzi o konwersję Sega Rally 2. Bo gra niestety troszkę zawiodła wszystkich fanów. Także można było troszkę dopracować, można było troszkę poczekać. I ewidentnie konwersja tego arcade'owego klasyka byłaby naprawdę jedną z najlepszych gier na makarona. A tak mamy V-Rally, równie dobre i świetne wyścigi, które musicie koniecznie odpalić, ojej! A tą panią mogłem wyłączyć, przepraszam was. Czekajcie, tutaj też jest muzyczka, ja prawie w ogóle nie słyszę. O. Przetestujmy, sprawdźmy. Fajne rockowe brzmienie, a czemu nie? Wiem, że pilot jest też ważny, ale no. Ojoj, jaki błąd! Pewnie niektórzy by ją wyłączyli, no ale cóż. Sekund straty, raczej nie do dogonienia.
pędząca Subaru Impreza, pędzący Subaru Impreza. Ostatnie krążenie, walczymy. Fatalny błąd. Oj. To już końcóweczka i trochę widzę, że nie za dobrze mi to idzie. Powiem wam szczerze, że troszkę się stresuję już pod końcem. Ale będę walczył, aby to drugie miejsce utrzymać, bo mam nadzieję, że to będzie promowało mnie na kolejny wyścig. O Jezus, wyjedź z tego pola, człowieku. Wibracja też doskonale przygotowana, jeżeli chodzi o zróżnicowanie terenu. Za każdym razem, gdy zjeżdżam z asfaltu, minimalnie nawet, albo staram się lekko driftować, od razu to czuję, jeżeli chodzi o wibrującego pada. Ale jestem pozytywnie zaskoczony właśnie z samą grafiką, samą płynnością, modelowaniem Audi Trust. No, bardzo dobra robota, jeżeli chodzi o Infogrames i Studio 1. No i oczywiście dźwięk samych Audi jest też na najwyższym poziomie i te silniki się różnią. Stage 2 Anglia. No dobra, próbujemy. Ostro! Troszkę mi to przypomina Demolition Racer, ten soundtrack. Który brudzi auta. Zabiutko. Błędy. Tych kamer też jest bardzo dużo do wyboru. Boże, ależ błędy. Miotam nom strasznie przy tej kamerze. To gdzie jest kamera dla mnie? Dobra, słuchajcie, wezmę sobie jeszcze na chwilkę. Spróbuję innej trasy, innego samochodu, żebyście mogli zobaczyć, bo tak troszkę, żeby też nie wiało nudą. Może właśnie to tego klasyka, czyli Subaru. I za chwilkę jeszcze spróbujemy tryb oczywiście edycji. Od czego tutaj zaczynamy? Od Anglii. A to wiecie co, to jeszcze może inaczej. Chciałbym wam pokazać trasę. Kurczę. Czyli musielibyśmy na chwilkę jeszcze wziąć ten time trial. Tam chyba deszczyk byście chcieli, śnieżek zobaczyć pewnie. Dobra, to jedziemy z tą Szwecją. O, i padający śnieżek, ładnie. Three, two,
tak, pewnie byście chcieli zobaczyć, czy śnieg pada na szybę. Wiem, zaraz włączymy. Ścieżka dźwięka to mi się kojarzy w tym momencie z The Prodigy. Ależ ta gra jest płynna, naprawdę. Nawet przez szybę jest, jakby to powiedzieć, troszkę ciemniej. Tego się nie spodziewałem. Ale jak widzicie, też w środku samochody zupełnie się różnią. Także brawa dla deweloperów. Gdzież ja wjechałem? Czekać. Jest ręczny, nie martwcie się, wszystko jest przygotowane idealnie. Jak widzicie, fura troszkę się ubrudziła też samym śniegiem. No, no naprawdę, tutaj Eden przygotował bardzo, bardzo miodny tytuł, który jak widać jest dopieszczony w każdym elemencie. No dobra, to w takim razie skończymy sobie Time Triala. Ach, strasznie zawiła trasa. Solidna ilość poligonów, odbijające się światło na karoserii, no Eden. Klasa, tak jak i w wypadku, tylko że tam oczywiście Melbourne House, Infogrames naprawdę przypilnowało, jeżeli chodzi o te dwa tytuły, aby pokazały klasę na makaronie. No dobra, to zostało nam tylko jeszcze na szybko sprawdzenie edytora tras. Co to było? Alternatywny play? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Teścik zrobimy. I jak widzicie, możemy sobie już w łatwy i prosty sposób tworzyć samą trasę.
Taki troszkę Daytona USA. Aha, okej, gra też widzę. Czekajcie, teraz sobie zobaczymy jeszcze, co my tu mamy. Aha, czyli wzniesienie, góra, dół, okej. Okej. A, tu jest możliwość obrócenia kamerą. Tu. Loop, elevation, forma, fiu, jest tego, pogoda, kraj, tu. Okay, a gdzie tu jest, bo jeszcze powinien być gdzieś test. Dobra, no zobaczmy. No i ta góra mnie ciekawi. Podjazd. Jest! Jak widzicie, nawet na tych wyedytowanych trasach też nie ma problemu z płynnością, nic się nie zacina, gra wszystko, gra działa perfekcyjnie. No i co, takimi trasami możemy się przede wszystkim dzielić z kolegami, z koleżankami, aby przetestować, wykręcić jak najlepsze czasy, bo oczywiście możemy zapisać je na karcie pamięci. No, genialna sprawa. No i to chyba na tyle. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajna prezentacja, bardzo fajna gra. Świetne wyścigi, nie tylko dla fanów tego typu, ale ogólnie dla fanów wyścigów. Warto przetestować V-Rally 2 Expert Edition. Czy będzie z tego możliwość wyjścia? Tutaj jest. Zapisanie na karcie VM-u, wyczyszczenia, no i oczywiście wyjścia. To jest edytora. Więc czy warto? Oczywiście, Test Drive V-Rally, V-Rally 2, jakkolwiek można to nazwać, prezentuje naprawdę genialną grywalność, genialną grafikę, świetne udźwiękowienie, no i masę trybów, nawet dla czterech graczy, co powoduje, że jest to ewidentny hicior, jeżeli chodzi o naszego makarona. Zachęcam Was do sprawdzenia, zachęcam Was do grania wspólnie przy nawet właśnie w kilka osób, i sprawdzenia, jak się to prezentuje w akcji. Perełka, warto sprawdzić, warto zakupić. Jeszcze raz serdecznie Wam tą grę polecam. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pewnie widzimy, słyszymy się już niedługo. Zaglądajcie na portal Sega Sky, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, łapki w dół. No i nie zapominajcie oczywiście o Twitterze i naszym forum. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!